Cześć, widzę, że już powoli. Widzę, że już powoli dołączacie. Cieszę się bardzo. Przypadków to czwarty dobowy wynik od początku pandemii. Rozszerzono też listę powiatów objętych. Kogoś wiadomości lecą po całości. Dobra, słuchajcie, muszę, chwilę mi to zajmie, bo muszę każdą osobę wpuszczać. Chciałyśmy zrobić bez hasła te pokoje, ale niestety nie wszyscy mają taką możliwość, więc żeby to zunifikować, musiałyśmy dołożyć hasło i przez to właśnie ten mój, muszę tutaj każdą osobę wpuszczać oddzielnie, także wybaczcie mi. Będę to robiła w międzyczasie, jak będę puszczać Wam tą prezentację. Że tak powiem, na nasze tutaj spotkanie, więc oczywiście ten zestaw podstawowy, to, bo na nim pracujemy, jego omawiamy, jest takim najbardziej korzystnym, żeby móc jakby mieć zarazem. Dobrze, słuchajcie, to ja będę powoli zaczynać, jednocześnie będę włączała wszystkich, jeśli ktoś by miał, słyszycie, że ma jakiś głos, to niech się wyciszy po prostu w swoim telefonie, będzie nam łatwiej. Ja postaram się ten materiał nagrać, bo mi zależy na tym, żeby też mieć coś dla osób, które mają swoje gabinety w moich zasobach, więc jeżeli komuś, kogoś by wyłączyło, wywaliło, no to będziemy mieć tutaj nagranie. Ja się skupiam dzisiaj na olejkach w gabinecie, ponieważ wiele osób ma wątpliwości, czy dołączenie do Tery, do swojej oferty będzie dla nich, nie będzie dla nich jakimś dodatkowym obciążeniem. I oczywiście może być, jak ktoś by chciał, ale z drugiej strony też my mamy na to masę sposobów, żeby to zminimalizować i jednocześnie zwielokrotnić korzyści z tego, że się te olejki w gabinecie ma. Mam nadzieję, że nie widzicie tego, jak ja ludzi wpuszczam, że widzicie prezentację. Ale jak widzicie to, że ja wpuszczam, nie wiem, jak to zrobić, żeby wszystkich wpuszczać. Dobra, może teraz będą wchodzić jakoś sami. No nic, będę co chwilkę sobie patrzyła, czy tam ktoś się nie dobija do nas. Więc w bardzo wielu miejscach olejki się pojawiły i pojawiły się nie ostatnio, tylko już bardzo, bardzo dawno temu, no bo sami wiemy, że one są używane i właściwie w wielu preparatach, których używamy w gabinetach naturoterapeutycznych, czy masażu, czy innych, to one już były od wielu, wielu lat. Natomiast doTERRA rzeczywiście podbija teraz ten rynek swoją jakością i łatwością zastosowania i też ilością miejsc, z których można czerpać wiedzę, bo próbuję wszystkich wyciszyć, ale mi się to nie udaje niestety. Chcę to zrobić. O, dobra. Może teraz będzie to działało. I wciąż nie działa. No nic, będę musiała Was wyciszać. Może to nie będzie bardzo zakłócać. Więc te olejki są używane już przez wiele osób. Wiele osób przechodzi po prostu na inne olejki, innej jakości, czyli na doTERRA. I my możemy też tym osobom, które poszukują takich rozwiązań, zaproponować właśnie olejki. I w studiach jogi, i w studiach fitness, w gabinetach kosmetycznych, dietetycznych, w gabinetach masażu te olejki się już pojawiły. Mam prośbę o wyciszanie się. No nie wiem, czemu nie mogę Was wyciszyć wszystkich. Cały czas próbuję to zrobić, ale to po prostu się nie udaje cały czas. To wygląda, nie? No, ta jest dobra, ta jest Sara.
to, można tam, można tak, można. A czy w gabinecie dietetycznym? Słuchajcie, wielka prośba, żeby się wszyscy wyciszali, jak wchodzą. Będę to powtarzała na co 2 minuty, bo wszyscy mamy jakieś dzienniki telewizyjne w tle i po prostu ja nie mogę się w ogóle skupić na tym, bo wyciszam i wyciszam. Dobrze, więc... Ludzie, błagam, jak słuchacie jednocześnie jakiegoś czegoś innego, to chociaż wyciszcie. Wyciszcie się. Z jakiegoś powodu nie mogę jakoś tego zrobić automatycznie. No dobra. Więc możemy również olejki spotkać w gabinecie dietetyka i wiele naszych koleżanek właśnie w swoich gabinetach używa tych olejków. One są w formie zwykłej, czystej albo w formie różnych preparatów i tutaj mam takie podstawowe olejki jak Digestent w kapsułkach, ale doTERRA produkuje również inne preparaty, na przykład TERRAzyme to jest kompleks enzymów, który jest bardzo trudno dostać w takiej formie, jak ma doTERRA, ponieważ te enzymy rozbijają nam cukry, a większość enzymów na rynku wspiera rozkładanie tłuszczy i białek, więc bardzo wiele osób właśnie z tymi cukrami ma problem i to jest rozpoznane przez nasze koleżanki dietetyczki, które takie szkiełko i oko stanowią dla nas taki specjalną komórkę badawczą. Digestab, takie tabletki, które się świetnie sprawdzają przy nadkwasocie i właśnie, ale oczywiście w gabinecie dietetyka nie tylko takie rzeczy związane z układem trawiennym się poprawia, ale również właśnie mamy coś, co nasze koleżanki stosują, to jest GX Assist, to są kapsułki, w których jest drzewko herbaciane, oregano i inne silnie działające olejki, które mogą nam oczyścić układ trawienny, ale też mogą wpłynąć na przykład szybsze wychodzenie z infekcji. I potem po takiej kuracji możemy użyć PB Assist, to są probiotyki, które są w tych kapsułkach podwójnych. I na pewno jak traficie kiedyś na wykłady Magdy Malinowskiej, to ona bardzo dużo mówi o różnych suplementach doTERRY i opisuje. Ja dzisiaj nie chcę i nie mogę za bardzo mówić o nich, na co one są, ale one są używane i osoby, które zajmują się zawodowo dietetyką, to sobie tam po prostu czytają i wiedzą, jak ich używać. Do tego mamy fantastyczny kompleks wielowitaminowy, który ma taką gwarancję, że nawet jak klient go zużyje, to może oddać w całości, może oddać te zużyte butelki i dostanie zwrot pieniędzy, bo doTERRA ma wobec tego zestawu ma taką gwarancję, po prostu jest tak pewna, że to zadziała. I tutaj są po pierwsze i jakość, i ilość tych substancji, które tutaj są włożone, jest najwyższej jakości i odpowiedniej ilości. Proszę. Nie. Ręcznie. Przepraszam wszystkich, którzy muszą czekać, no ale tak niestety nie mam innego wyjścia. I ten zestaw składa się z kwasów tłuszczowych, on jest w wersji wegańskiej również oraz z mikroelementów i witamin w jednej buteleczce, a w trzeciej buteleczce, przepraszam, mamy taki, to się nazywa Alfa CRS i to jest taki kompleks różnych ziół, które wpływają na zdrowie komórek. Więc tam będziecie mieć resweratrol, różnego rodzaju ziołowe takie wyciągi, które wpływają bezpośrednio na zdrowie naszych komórek, na zdrowe podziały komórkowe. Więc bardzo cenna rzecz i też, tak jak mówiłam wcześniej, ilości są tak dobrane, żeby to działało, bo to, co często w suplementach się zdarza, no to, że ilość jest taka, żeby nie zadziałała właśnie, bo wtedy można to rozprowadzać bezkarnie. Więc tutaj będą to bardzo dobre ilości i moja cała rodzina to bierze. Ja widziałam bardzo dobre efekty na przykład u mojego taty i wiem, że koleżanki, które tego używają i to polecają, też sobie to chwalą. I tak naprawdę taki zestaw, to jest zestaw na 30 dni, więc może on być co miesiąc kupowany przez naszych klientów.
Oczywiście jest tego dużo, ja tylko daję przykłady, bo jakby oferta do tyry jest taka, że w tych wszystkich gabinetach może być bardzo dużo tych olejków. W gabinetach podologa, z tego co ja wiem, u podologów w tej chwili powszechnie używa się olejku z drzewka herbacianego. My mamy dwie formy tego olejku, to jest olejek w 15-ml buteleczkach i olejek w rolonie już rozcieńczony. I to również może stać się ofertą takiej pracowni, takiego gabinetu dla klientów. Tak samo w gabinetach kosmetycznych i w gabinetach, gdzie wykonuje się masaż twarzy, również te olejki nasze są stosowane. Mamy masę różnych mieszanek i czystych olejków, które fantastycznie wpływają na zdrowie skóry. Tak samo w gabinetach masażu. Bardzo wiele miejsc już olejki ma w swojej ofercie. Problem jest taki, że wiele osób myśli, że jeżeli użyje olejków zewnętrznie, to one mogą być niskiej jakości. A jak wiemy, olejek, nawet jeżeli używamy go zewnętrznie, nawet jeżeli używamy go do czyszczenia naszego domu, to on i tak dostaje się do naszego ciała, więc on generalnie jest użycia wewnętrznego, mimo tego, że użyjemy go, nam się wydaje, wewnętrznie. Więc te olejki też muszą być czyste i muszą być dobrej jakości. No i również w studiach jogi, tutaj chyba Basia jest nawet z nami, która na bardzo dużą skalę te olejki propaguje, używa ich. doTERRA ma również specjalną swoją serię do jogi, przygotowaną przez nauczycieli jogi, między innymi Elenę Brauer, która może być w tych studiach jogi również w bardzo ładnym pudełeczku rozprowadzana i stanowić dodatkowy dochód takiego miejsca. Bo my teraz, dlaczego my to proponujemy? Zaraz będę to jeszcze mocniej rozwijać. Dlatego, że tam już klienci są i oni też szukają wielu rzeczy i im się też coś podoba, to czego my używamy jako osoby prowadzące. No ja akurat nie mam takiego gabinetu, ale wiele naszych koleżanek ma. I oni po prostu to chcą od razu mieć. Tak samo w praktyce trenera osobistego, w ogóle cała seria Deep Blue jest fantastyczna. To jest też seria, która ma taką specjalną, jest specjalnie przetestowana pod kątem używania, jeśli chodzi o doping, czyli jest dopuszczona do używania przez sportowców, nie musimy się tutaj niczego obawiać, jest na takiej specjalnej liście, to się nazywa... Znajdę Wam, jak ktoś będzie pytał, to kolońska lista, coś takiego. Jest taka lista, na której są wszystkie preparaty, których mogą używać zawodowi sportowcy, żeby nie narazić się na posądzenie o doping. Ale pomijając to, że też dla amatorów, dla nas wszystkich to jest fantastyczna rzecz, bo nawet jak ktoś jest dosyć wysportowany, to często te mięśnie są zmęczone, często, no czasem też dochodzi do jakiejś kontuzji i wtedy możemy sobie całą tą serią, czyli maścią i olejkiem i rolonem i jeszcze jest preparat, który bierzemy wewnętrznie, który nie jest olejkiem, możemy pomóc sobie w różnych dolegliwościach bólowych. Także same wiecie, że jeżeli ktoś używa, ktoś, kto ma jakąś charyzmę i ma jakąś praktykę, używa czegoś, to potem wszyscy jego klienci chcą tego samego. To samo dotyczy szkół rodzenia. Wiele szkół rodzenia i wiele dół i położnych używa olejków eterycznych i też warto zadbać o to, żeby to były olejki najwyższej jakości, więc tutaj możemy o tym powiedzieć. Ja mam takie swoje doświadczenie, pamiętam Paulina Dudek zaprosiła mnie kiedyś do szkoły rodzenia, w której sama miała zajęcia i zaprosiła mnie na taką lekcję już po tym, jak się dzieci urodziły i przyszli ci uczestnicy, żeby ze sobą porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami. No i się okazało, że oczywiście rodzice już znali olejki eteryczne, tylko w ogóle nie umieli ich używać i użyli ich do wykąpania małego, niespełna dwumiesięcznego dziecka, nalali do wanienki kilka kropel oleju z tymianku, który jest fantastyczny, tylko on się nie rozpuszcza w wodzie, więc pływał po powierzchni. Ta mała, delikatna skórka była narażona na działanie tego oleju, on jest za silny, za mocny dla takiego malutkiego dziecka. Więc widać, że oni bardzo chcą, ale nie są w stanie tak szybko znaleźć informacji i poszukują, no i potem są takie sytuacje. Druga rzecz to miałyśmy też spotkanie w Trójmieście, które też Paulina zresztą zorganizowała i tam na jedno z pierwszych spotkań, które robiłyśmy wspólnie, przyszło w ogóle chyba 8
czy 9 położnych. I wiele z nich już miała praktykę taką, że używały wcześniej olejków eterycznych. Więc widać, że jest to zainteresowanie, więc tutaj możemy działać. Tak samo no, dule oczywiście też tych olejków używają i pamiętam, że opowiadały właśnie zwłaszcza o użyciu szałwi i użyciu kadzidłowca. To wiem z relacji właśnie dziewczyn, które się zajmują tymi tematami. Więc my, żeby wesprzeć też i dać osobom, które się zajmują takimi praktykami z ciałem, do teraz tworzyła certyfikowany kurs Aromatacz. On nie jest skierowany do osób tylko zawodowo zajmujących się olejkami czy w ogóle jakąś pracą z ciałem. Również mogą go ukończyć osoby takie prywatne, które się tym nie zajmują, będą miały wiedzę i generalnie ta metoda jest stworzona bardziej w sumie do użytku domowego, natomiast wiele osób używa jej w gabinetach i używa jej zarobkowo i dzięki temu, że my mamy te szkolenia, może sobie tutaj zrobić certyfikat, więc ja Was zapraszam. Powiem o tym troszeczkę więcej za chwilę. A teraz przejdziemy do tego, po co te olejki. Więc to, co jest, to, co mogą dać olejki takiemu gabinetowi czy jakiejś szkole, to mogą dać dodatkowe źródło dochodów. Ale na przykład na bazie klientów, których już mamy, bo wiadomo, że klienci często, tak jak wcześniej mówiłam, o coś tam pytają. Druga rzecz, że mogą też przyciągnąć klientów, bo zaraz też będę mówiła o tym, że naszą formą naszej działalności jest organizowanie lekcji olejkowych, więc my te lekcje organizujemy u naszych współpracujących osób w różnych gabinetach, w różnych miejscach i to też przyciąga dodatkowych klientów, więc jakby tutaj można zadziałać na dwa sposoby. Druga rzecz, no to wiadomo, to jest bardzo gorący trend i teraz bardzo dużo się mówi o olejkach, my same widzimy, co się dzieje, tak, nasz polski rynek urósł w ciągu roku o 200%, więc i w ogóle cały czas jest taki bardzo dynamiczny wzrost, zwłaszcza w czasie pandemii. No i nie mówiąc o tym, że jakby olejki będą się sprzedawały niezależnie od tego, czy gabinet jest otwarty, czy zamknięty. To jest fantastyczne, także te osoby, które miały w czasie pandemii, nie zakładamy, że ona się znowu zdarzy, ale takie sytuacje mogą się zdarzać nie tylko związane z różnymi takimi zakaźnymi chorobami. I w momencie, kiedy gabinet jest zamknięty, to cały czas jest zainteresowanie i klienci nasi kupują olejki. I to, co jest niesamowite w doterze, to jest ta retencja, czyli klient, który raz zaczyna kupować, to 65% klientów kupuje stale. To rosnące zainteresowanie właśnie powoduje, że coraz większa jest dystrybucja tych olejków na całym świecie, ale w Polsce też to bardzo widać. Jesteśmy jednym z krajów, w których to rośnie najszybciej. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że to, nie wiem, jeżeli dokładamy sobie jakiś produkt do naszej oferty, to musimy jakby ten produkt w pełni obsłużyć, czyli musimy go wysłać, musimy go sprzedać, musimy wytłumaczyć każdą rzecz o tym produkcie klientowi, tylko że właśnie my możemy wytworzyć takie środowisko, w którym gabinet, czy studio, czy szkoła może mieć to w ofercie i tak naprawdę przekazuje klientów pod opiekę Wellness Advocate, który tą szkołę do współpracy zaprasza i ta osoba już będzie zajmowała się edukacją, będzie zajmowała się przekierowaniem tych osób, więc oczywiście, jeżeli szkoła chce to robić jak najbardziej, może to robić sama, ale ma też możliwość, żeby jakby, jeżeli nie ma takich mocy przerobowych, to żeby to po prostu oddać komuś pod opiekę. A druga rzecz jest taka, że nasze wszystkie osoby, które się zajmują olejkami zawodowo, są w stanie przeszkolić takich pracowników czy właścicieli szkoły albo i właścicieli i pracowników, żeby tą edukację robić samemu, co daje jeszcze większe, jeszcze lepsze rezultaty. I ja tak szybciutko przelatuję, bo my nie mamy dużo czasu, a może będziecie mieć potem jeszcze pytania, więc chcę tak w skrócie powiedzieć. Więc taka najprostsza forma sprzedaży, czyli spółki, tak, że jeżeli nasz klient przychodzi, my na nim używamy olejku jakiegoś i on chce go kupić i my go mamy w zapasie, to jest 25% prowizji, tak, czyli my robimy narzut 25% powyżej ceny detalicznej.
To nie jest zły sposób, natomiast z mojego punktu widzenia on jest najbardziej pracochłonny i jeżeli jest taka baza, że można to zrobić, można to nabić na kasę, czy robić sobie zapasy, to jak najbardziej tak. Natomiast to, co jest fajne, to jest to, że może klient sobie kupić to sam przez linka do naszego konta. My sobie zakładamy w Doterze konto, czyli tak jak zakładamy sobie, nie wiem, w Empiku konto, tylko że w Empiku konta ja nie mogę przekazać koleżance i ona z mojego polecenia nie dostanie zniżki, ja nie dostanę z tego jakiejś prowizji. Natomiast tu jest taka możliwość, że w momencie, kiedy ja mam swoje konto i swój numer, to ja mogę przekazać jakby link przez to konto, ktoś robi sobie zakupy i system, który obsługuje Dotery, jest w stanie zidentyfikować, kto dokonał zakupu, przez czyje polecenie. I wtedy ja dostaję prowizję. I jest też taka możliwość, żeby to robić przez konto, czyli również 25% wpada prowizji. To jest, ja mówię, około cen, 25% ceny netto, czyli już bez podatku. Trzeba to sobie potem przeliczyć, ale w uproszczeniu tak to wygląda. Na olejki w tej chwili w Polsce jest 23% VAT-u, mam nadzieję, że to się zmieni. Ale jest też jeszcze druga rzecz, bardziej atrakcyjna dla klienta i bardziej atrakcyjna w mojej ocenie dla gabinetu, ponieważ po pierwsze nasz klient już nigdzie indziej nie pójdzie, czyli to jest założenie konta, czyli klient sobie zakłada konto i ma 25% zniżki od ceny detalicznej. Klient dostaje, a my dostajemy 20% ceny netto z jego zakupu. To mówię około cen netto, tam jest pewien przelicznik, ale on się mniej więcej zgadza z ceną netto, więc to będzie najłatwiej Wam zrozumieć. I to jest taka sytuacja win-win, bo my mamy z tego prowizję 20%, klient ma 25% i przez to, że on założył już konto i będzie prawdopodobnie, jeśli będzie robił kolejne zakupy, to właśnie przez to swoje konto, założone z naszego polecenia, on już sobie nigdzie indziej nie pójdzie, czyli nie znajdzie sobie innego sklepu internetowego, który mu sprzeda olejki w tej samej tak naprawdę cenie. I to jest najkorzystniejsza rzecz i wystarczy tylko mu uświadomić tą korzyść i tak naprawdę potem dalsze jego zakupy właśnie my, Wellness Advocate, pomagamy mu zrobić, pomagamy wyedukować tych klientów i oni już później kupują sami. I na tym jakby ten biznes polega. On jest zautomatyzowany, że klient raz zachęcony, potem dostaje materiały i kupuje te olejki sam. I również oczywiście inne produkty. A my jesteśmy dla nich tylko takim ciałem doradczym, które od czasu do czasu pomoże. Więc tutaj każda osoba, która taki gabinet posiada, może uzyskać od nas wsparcie. My mamy dostęp do wielu materiałów. Bardzo wiele rzeczy jest po polsku, więc można z tego skorzystać. Mamy również masę szkoleń w naszym teamie. Jednym z tych szkoleń jest właśnie aromatar, więc jak Wam dzisiaj szybciutko tak o nim powiem, bo jeszcze mamy miejsca i do końca października mamy kilka tych szkoleń, które są uruchomione i nie wiadomo tak naprawdę do jak długo będą, bo w momencie, kiedy będzie więcej zachorowań, to Dotera może to wstrzymać, tak jak to wstrzymała na te kilka miesięcy, więc na razie mamy. Na tym szkoleniu dostajecie olejki, te 8 olejków eterycznych w takich 5-mililitrowych buteleczkach do wykonania zabiegu aromatacz. Na tym szkoleniu my zużywamy tylko po 3 do 5 kropel z tego, więc reszta cała dostajecie to za darmo i czy też dostają osoby, które by się chciały przeszkolić i mogą potem jeszcze nadal wykonywać zabiegi. Cała jest teoria, jest praktyka, ćwiczymy, mamy potem specjalną grupę z materiałami na ten temat, także można się po prostu wyszkolić w tej technice i ona jest coraz bardziej popularna, bo ten zabieg naprawdę jest fantastyczny, trzeba go doświadczyć, żeby go zrozumieć. I tu niepotrzebne jest żadne doświadczenie masażysty, żadne szkolenia, bo to nie jest zabieg, który wykonujemy, nie wchodzimy w mięśnie, tylko to jest zabieg aplikacji, powierzchownej aplikacji olejków eterycznych. Znowu muszę Was prosić o wyciszenie, bo i Basia nam tutaj komentuje, to zaraz przejdę do komentarzy, dziękuję bardzo, że mi tutaj coś podpowiadacie.
Także ja jestem trenerem Aromatouch, w tej chwili jedynym w Polsce, przeszkolonym przez doTERRA i z ramienia doTERRA jakby popularyzuję tą metodę, ponieważ my widzimy, że ona bardzo wspiera taką pewność stosowania te olejków eterycznych w ogóle, ale też olejków eterycznych w gabinetach, więc to popularyzujemy. I również jak chcecie, jak nie macie innego pomysłu na to, jak porozmawiać o zastosowaniu w jakimś gabinecie, możecie osoby, które wiecie, że chciałyby je stosować w gabinecie, przysłać do mnie na takie szkolenie i oni ode mnie uzyskają szkolenie, a będą współpracować z Wami. Także tutaj bardzo dbamy o to, żeby też te osoby w odpowiednie miejsce pokierować. I w tej chwili mamy przed sobą jeszcze i to, co jest ważne, że jakby te olejki, to jest praktycznie cena szkolenia, czyli w cenie szkolenia jest cały zestaw olejków. Można powiedzieć, że doTERRA tak to wymyśliła, że to szkolenie właściwie jest za darmo, a ja jeszcze muszę z tego wszystkiego załatwić salę, dojechać, więc naprawdę jest to atrakcyjna rzecz, bo właściwie zestaw Aromatouch kosztuje chyba około 600 zł, a tutaj zestaw Aromatouch kosztuje 657 kosztuje szkolenie z tym zestawem. I tak jak widzicie, było szkolenie teraz w weekend w Łodzi i mamy jeszcze po kilka dosłownie miejsc, jest na 19 i na 3 października w Warszawie, ponieważ tam już się miejsca kończą. Mamy jeszcze trochę w Krośnie, to akurat nie jest w Rzeszów, ale mamy w Krośnie szkolenie 27 września. 26, bo to jest jeszcze przed zmianą. 26 mamy szkolenie w Krośnie i 24 października mamy szkolenie we Wrocławiu, więc jeśli są osoby, które by chciały, na razie trudno powiedzieć, czy będą jakieś kolejne, może coś się uda jeszcze w listopadzie zrobić, ale to wszystko, wiecie, mamy teraz ściśnięty czas i chcemy wykorzystać to, że teraz można to robić, a potem nie wiemy, czy będzie można. I też doTERRA, oprócz tego, że my możemy wspierać osoby, które właśnie w tych gabinetach olejki mają, to doTERRA też masę rzeczy robi takich, żeby tych klientów zachęcić do zakupów. Na przykład jest taka akcja BOGO 3 razy w roku. Mamy nadzieję, że nadal będzie się utrzymywała, kiedy doTERRA oferuje drugi olejek, jak kupi się jeden, i to zawsze jest wielki szał. My do tego robimy grupy na Facebooku, żeby jeszcze bardziej pomóc tym klientom olejki sobie dobrać do siebie i żeby zrozumieć, jak mogą ich używać, więc no i to bardzo, bardzo pomaga w tej sprzedaży i w tym osiągnięciu dodatkowego dochodu. I ta opieka nad klientami tak właśnie wygląda, że my robimy lekcje, my robimy grupy w mediach społecznościowych, edukujemy. To dzisiejsze spotkanie, znaczy cała naturalna rewolucja też ma taką ideę, żeby edukować osoby, jak mogą sobie używać olejki eteryczne, i one potem po prostu te olejki chcą mieć, bo co z tego, że ktoś będzie wiedział, jak nie będzie ich miał, tak? To z wiedzy jeszcze nic nie ma. Ja teraz, słuchajcie, to jest mój koniec i mamy jeszcze parę minutek, więc ja patrzę, co tutaj napisałyście, czy są jakieś pytania. O, właśnie, lista kolońska, czyli dobrze, o, Anetko, kochana, dobrze, że powiedziałaś, a nie wiem, co Ala mi tutaj pisze, trenerką, może powiedziałam, że jestem treserką, trudno mi powiedzieć. Może macie jakieś pytania? Jeżeli ktoś by chciał coś powiedzieć, to musi mi chyba łapkę machnąć. Dobra, poprawiła mnie córca, dzięki. Kurs kosztuje 657 zł, taka jest cena w całej Europie, 150 euro. Ja już wrzucam tą cenę 657, nawet jak kurs euro jest wyższy, a czasem jest wyższy, ale już jej nie zmieniam. O, dobra. Więc może macie jakieś pytania jeszcze? Może ktoś chciałby, nie wiem... Na pewno trzeba to rozwinąć, ale już jakby w jakiejś innej formie, bo z tego, co ja widzę, to mamy już 4 minutki i to jest w ogóle duży temat, tak, bo mamy też książki, które można kupić w Modern Essentials, z których my korzystamy. Na przykład ja korzystam z
takiej książki o macierzyństwie, gdzie są wszystkie informacje, jak używać olejków i przed ciążą, i w ciąży, i przed ciążą nawet dla kobiety i dla mężczyzny. W ciąży, potem w czasie porodu, potem po porodzie, dla noworodka, dla niemowlęcia. Jest bardzo fajna ta książka. Może ją mam nawet nie ma. Nie powiedziałam nic o gabinecie psychologa, który też przecież może... Ja wam te książki wrzucę na Naturalną Rewolucję. Dobrze? Znajdę screeny i wam wrzucę, jakie te książki. Więc w Naturalnej Rewolucji wrzucę po prostu w poście. Jest bardzo fajna książka również w Aroma Tools ją wydała i ona również jest dostępna na przykład w 4Oils, gdzie my robimy czasem zakupy. O jodze. Jest 12 różnych sesji jogi z różnymi olejkami, na różne emocje, na różne też fizyczne, czy otwieranie, czy oddychanie, procesy, tak? Także możecie sobie tam popatrzeć. Są książki o olejkach eterycznych do użycia dla zwierząt, więc my mamy już wśród naszych osób, z którymi współpracujemy, też i weterynarki, i osoby, które na przykład mają stajnie i też używają olejki eteryczne, ponieważ to często, myślę, że logopedzi również, tak? Myślę, że logopedzi również. Na pewno mamy koleżanki, które mają gabinety integracji sensorycznej i one mogą coś powiedzieć na ten temat. Małgosia Ślusarczyk jest w grupie szkolenia. Zresztą możecie do grupy szkolenia wejść i zapytać, bo tam są osoby, które mają doświadczenia. No oczywiście są nasze koleżanki lekarki, które też używają olejków eterycznych, naturopatki. Masa ludzi. Natomiast to, co trzeba im pomóc zrozumieć, że to nie oni będą musieli, że tak powiem, obrabiać tych klientów, bo to jest dla nich najtrudniejsze, bo to oznacza dla nich więcej pracy, a oni nie muszą mieć więcej pracy, mogą mieć mniej pracy i więcej satysfakcji, bo ci klienci przyniosą im dochody, ale też będą zadowoleni, stworzy się też taka fajna społeczność wokół tych olejków. Więc to jest chyba wszystko, co ja mam wam do powiedzenia. Mamy minutę, można się przelogować na kolejne wykłady. Zapraszam was serdecznie, będzie jeszcze o oczyszczaniu i będzie mówiła nasza koleżanka, naturoterapeutka ze Szczecina o olejkach Zengest, z którymi ma bardzo fajne doświadczenia u swoich pacjentów. Także zapraszam was serdecznie. I pozdrawiam.